I siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Starfield na moim kanale. Słuchajcie, jestem w szybie wentylacyjnym. Często w tych szybach ostatnio przebywam. Jednakże chyba tutaj nie miałem wyboru, musiałem się tam udać. Zobaczmy, co tam mamy ciekawego za tymi drzwiami. Coraz więcej ciekawych rzeczy tutaj w ogóle znajduję. Dosłownie, wiecie, kurde, tyle amunicji tu jest na tych bazie, że... Oni chyba, jak to wszystko zabiorę, to nie będą mieli czym do mnie strzelać. To jest z tym wszystkim najlepsze, na dobrą sprawę. Kamera jest. Natomiast ja jestem turbo niewykrywalnym ziomkiem. Myślę, ja jestem do wykrycia, ale też bym tutaj nie przesadzał. No i cały czas zbieram. Zbieram ile się da, żebyśmy, wiecie, mieli jakieś towary dla siebie i tak dalej. To chyba to jest ta doktórka? Teraz będzie gdzieś ta doktórka, ale... Ale gdzie? Tu jest łatwy, taki skafander, no tam może coś być ciekawego. O, tutaj mamy jakiegoś shota, okej. Nie wiem, czemu ja dalej te pieniądze zbieram, no na dobrą sprawę nie cierpię na tak zwany syndrom braku kasy. Ciekawe, kiedy będą jakieś takie, wiecie, aktualizacja misji właśnie do Starfielda, w sensie nawet nie misji, tylko jakiś dodatek, no bo w sumie w tej... opcji rozszerzone, to tam było, że jakiś dodatek ma być. Tylko właśnie pytanie, kiedy? Okej, okay, czyli było... Szliśmy sobie tędy. Wymaga klucza, czyli tam jest coś kozackiego. Intercepting transponder data in the Hava system might be promising. According to autocorrelation models, results in risk increased by a magnitude of 2. Tu byliśmy przed chwilą. To jest wszystko na tyle połączone, że tak, to zamkniemy, jakby doktorek krzyczał. Regulator sobie zgarniemy, dobra. Doktor Gabriel Vogel. Jeżeli ktoś z was nie wie, kim jest doktor Gabriel Vogel, to doktor to jest osoba odpowiedzialna za projekt, który nas interesuje. Why are you in here? Did you not see the sign? Byku, spokojnie. Jestem z ochrony. Przekaż mi. Jestem tu, by przeprowadzić rutynową kontrolę ComSpike'a. Potrzebuję dostępu do urządzenia. To ty prowadzisz projekt EZK. Nie, zróbmy tak. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. Okej. Okay. Zabezpieczenie. Odszyfrowanie na takim poziomie ma wiele wojskowych zastosowań. Nic dziwnego, że ZK się tym interesuje. Yes. It's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant. Bardzo ważna informacja, to będzie na statku zamontowane. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but. Nie brzmi to jak gotowy produkt. Pilotaż byłby czymś dla mnie. Uwielbiam przygodę. Yes, it's not the destination, but the journey that matters. Particularly when the destination is death. Yes, don't worry. We've corrected the problem with the ship's life support systems, and statistical models show a failure rate of less than 2%. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Zdrać, Juan. Nie ma czasu, kapitanie Jade Swan. Próbuję ukraść ComSpike. Muszę natychmiast zabezpieczyć prototyp. Należę do grupy tych nowych pilotów. Perswaduj. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste.
powody są poufne, ale kazano mi pilotować ten statek. Nie szybko przyszło dzięki nowej technologii teleportacji ZK. To ściśle tajne, wiesz jak to jest. Classified. O, nie to. Komandor twierdzi, że moje dokumenty są w porządku. O nie! Nie mamy na to czasu. Powiedziano mi, że to pilna sprawa. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. You make a compelling case. Nie mogę już automatycznie zrobić. Ah, yes. Okej, czyli się uda... Nie, nie udało się. Jestem pilotem doświadczonym. Zdaje się na instynkt, chodzę jak pilot i nawijam jak pilot, ergo jestem pilotem. You do have a point. Okej, przecież to jest jedyna opcja. Dobra, czyli udało się go skonfadować. Nie wiedziałem, że mam jakąś tam automatyczną szansę. Nie zwróciłem na to uwagi, zawsze jakby sam próbowałem. Ale tutaj ewidentnie nie mogłem iść w zaparte. You'll find the prototype ship at docking bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. If you are free soon, could we talk? Co tam, Andra, znowu chcesz? Pieniędzy pożyczyć? To be honest with you about my past. I appreciate your willingness to listen. Nie. Największa beka w tej sytuacji to jest to, że jesteśmy... wkradliśmy się na tajną bazę wojskową, nie? Próbujemy ukraść wojskowy statek z tajnym projektem, a Andra pieprzy mi w tym momencie w swojej przeszłości znowu. Baby, to jest totalna odklejka. Wiecznie tylko sobie. Jeśli chcesz porozmawiać, jestem. Nie musisz mi o tym mówić, jeśli to bolesne. That is exactly why I feel it. I have told you that I spent many years coordinating with smugglers. There were men and women I worked alongside closely. And over time, I established relationships. Nawet my niewierni bywamy godni poznania. Yes, I have found that to be true. It was and is still a surprise. You must understand. I was raised to believe that those who do not follow the Great Serpent do not matter. Okay. And yet here were these men and women with hopes and dreams. Dokładnie. It felt like a small betrayal of my people, of House Varun, but I can't... Nigdy nie jest łatwo po stracie przyjaciela. To musiało być okropne. It was. In ways I did not understand at the time. And it was so sudden. We had met on a remote planet to transfer cargo. And zealots appeared. There was barely time to react. So I believe my years of training saved me, got me moving when others... Aaron Bascom and Jada Wong. They were my friends and I abandoned. Jeśli są choć w połowie tak silni jak ty, to dali radę. I have no doubt they were resourceful. Still, how badly were their lives damaged? In my time getting to know you, I have thought more and more of all this. How little sense it all made, how I never really knew what... Może będziemy mieli okazję poznać, co się tam stało i pomóc Andrei. I would like you with me when I... Jeśli to uspokoi, możesz na mnie liczyć. I am not sure I will find any comfort. I am not sure where they might be now, but... Okej, dobra. Andra, słuchaj, mordeczko, ja z tobą, wiesz, zawsze ucieknij. Skafanderix. Tutaj pewnie będzie ten szyb. A ja tu już byłem. Tam jest żołnierz jakiś. Even when I see it with my own eyes, it is still hard to believe.
No okej, okay, a ja mogę wykorzystać przecież te swoje umiejętności. Niby zauważono, ale nie do końca. Nie wiedziałem, czy w ogóle, jak to w ogóle, wiecie, się prezentuje. Dobra, teraz musimy założyć strój pilota. Kombinezon górniczy, kurtka górnicza. Załóż kombinezon. Co tu było opcjonalnie w tej misji? Znajdź mundur pilota. No i co? No i mam ten mundur. I gdzie jest ten mundur? Co jest? Czy to będzie tutaj w skafandrach typowo? Skafander pilota. Tak. I musiałbym chyba to założyć. No okej, okay, a teraz jak się tam dostać? Czy... A, tędy gdzieś. Dobrze, że akurat właśnie, no jeżeli nie ma... Wymaga klucza, kuźwa, tam nie mamy klucza. Coś czuję, że tam by było coś fajnego. Reporting for duty, pilot? Czekamy lot testowy. Access granted. Be sure to head... Okej. Okay. Poszło łatwiej niż myślałem. No tak, bo mam mundur, nie? Gdybym nie założył, to znowu by się do mnie przydupcył. O, a tu? Wiecie, jak na pilota, to muszę być dobrze wyposażony w razie czego. Ale jak na bazę wojskową, coś tam mają, amunicji dużo i tak dalej. Ale tak poza tym, to jakoś tak się nie spotkają tutaj, żeby mieli coś naprawdę mega konkretnego. Otwórz drzwi. O, nie. Czyli idziemy dalej. Pilot, I think you may be trying to take a little... Too much on? Andra. Literally. Mitero, nie pierdziel, dobra? Udało się. Zwędzimy statek wojskowy. Jest grubo. Prototypowy statek. A teraz się trzeba będzie przebrać. Liczę serio na to, że... statek nie okaże się jakimś gównem i wreszcie będziemy mieli tutaj z tego chociaż odrobinę pożytku. Zobaczmy, co jest w ogóle na tym statku, bo później Delgada nam wszystko zapierdzieli. Nie wygląda na jakiś duży statek niestety, nie? Więc lipa. No, właśnie drabinę. Ja pierdzielę, te baby to też... Andreas, pierwszaj z tej drabiny. Jeszcze żeby chociaż samą spódnicę miała, ona w spodniach. Ale to nie może być jakiś dodupcony statek, bo to jest misja standardowa. Co sprawia, że to będzie zwykły, prosty statek. Ponieważ, gdyby był jakiś tam dodupcony, no to nie mógłbym nim latać, na przykład jeżeli nie miałbym pewnego rodzaju umiejętności. Unauthorized launch from engineering. All ships, secure the prototype.
Dobra, szybko zadupcamy na klucz, zanim zaczną do mnie strzelać. I picked up something you might be interested in. Jump shields are fully. Czyli mnie zniszczyli jednak. Wydawało mi się, że zdążę. No to znowu okazuje się, że to nie będzie takie proste. No zapiszę sobie tutaj, bo w razie gdyby mnie zabili znowu, no to nie będę się wczytywał co chwilę przy tamtych drzwiach. Okej. Okay. Ucieknij z prototypowym statkiem. Dobra, czy ja tutaj mogę coś... Osłony. To jak ja mam tym uciec? Co? Prototype ship, you are not cleared for takeoff. What's going on over there? Unauthorized launch from engineering. All ships, secure. Czy ja dam radę jakoś tamtąd zwiać? Pewnie za wcześnie, jeszcze nie mogę. Arms online, let's stand. Jak on się szybciej zgarnie, no to pewnie okej, okay, a jak nie, no to lipa. Na kryks, byku, lecimy na kryks. I have something for you when you have a moment. No kurwa, to jak ja mam stąd uciec? Prototype ship, you are not cleared for takeoff. What's going on over there? No jakoś muszę uciec, tak? All ships, secure the prototype. No było troszkę lepiej, nie? Ale szału nie było. Ten statek jest kupą gówna, dosłownie. Wkurwia mnie w tym wszystkim to, że ja nie mogę dostosować sobie tych pierdolonych parametrów od razu, nie? Lecą kolejne rakiety. Nie wiem, czy da się z tego uciec jakoś. W trakcie walki nie mogę. Prototype ship, you are not cleared for takeoff. What's going on over there? Jak spróbuję skoczyć od razu, też nie mogę. Engaging Tango.
czemu ja lecę cały czas w stronę tych pierdolonych dział? Jak ja mam tego uniknąć? Unauthorized launch from engineering. All ships, secure the prototype. Got a bogey. On him. Teraz mi wyskoczy komunikat, że nie mogę skoczyć pewnie, bo jestem, bo jakby jestem w walce, nie? Czy mogę? I have things for you. Grab jump system flatline. Okay, okay, shields are down. We can do this. No, si- oj, oj. A co jest w ogóle w misji opisane? Jak to wygląda w misji? Opcjonalnie, zaplanuj lot testowy. Człowiek się denerwuje. A to trzeba jeszcze jakoś inaczej zrobić. Jakoś muszę zaplanować lot testowy. Aaaa, widzicie, no. Czyli tam na górę jakoś, tak? A na górę to tędy. Do tych czereśniaków. Muszę się przebrać. Jestem w skafandrze pilota. Pewnie będę musiał znowu komuś coś zaperswadować. Znając życie. Jest, mamy. Co, teraz nie będą już do mnie strzelać, tak? We have stricter checkpoints, more patrols, and better security. The Marines on this station are some of the best in the galaxy. Jak bardzo trudny zamek, no nie mogę się, nie może być inaczej. Musiałem się skusić, wybaczcie. Mam obsesję na punkcie bardzo trudnych zamków. To może być tylko tak. Może pasować tu i tam. Kraken. Czy jeszcze coś ewentualnie? Nie, nic więcej nie ma. Dobrze, w lesie odlecimy bez nerwów. Nie ma się co denerwować. Spokojnie. Damy radę. Polatamy jeszcze dziś. Byłem troszkę się zdenerwowałem. Przepraszam za wszelkiego rodzaju wulgarne słowa, które były stosowane w kierunku zarówno jak i członków tego statku, jak i samego statku. Przepraszam statku, że nazwałem cię gównem. Więcej nie będę. I co? Którą możemy odlecieć? Begin the test on your departure. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Jak rozumiem, to on powinien mieć jakieś turbo dorąbane skanery, nie? I have something for you when you have a moment.
Ale kupa szrotu, serio. Drive is spinning down. Jump was smooth as butter. No, oni przynajmniej ładne pieniądze za to zapłacą, znając życie. Nice clean dock there. Forgive me if I keep a knife at the... Dobra, lecimy udać się do Delgado. Ogarnąłem sobie troszeczkę ekwipunek, może nawet za dużo straciłem pieniędzy, bo kupiłem amunicję po to, żeby sprzedać to, co w ogóle mi wpadło tam na tej bazie. Inaczej no, nie mógłbym, musiał z tym wszystkim latać, tamta już zajmowała mi statek oczywiście na samym początku. Wywiad z Winfo z Krix. Let's talk about something else. How did the Crimson Scar become the Crimson Fleet? After a... Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. A, jest Juan. Nie udałoby mi się bez twojej pomocy. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with... Nikt nie marnuje mojego czasu, aby to dziedzictwo było prawdziwe. You read my mind. But I respect Delgado and I believe he's on to something. What that is, though, remains to be seen. Whether Crix's legacy is real or not, we have a job to do. Anyway, I've... Okej. Możemy zadupcać do Delgado prawdopodobnie. Porozmawiać z Delgado. Myślałem, że w ogóle od razu idziemy do Delgado, a się okazało, że idziemy do Juan. Juan to jest ta przemyślniczka, co nas porzuciła na tą bazę i nas kuźwa tam zostawiła. Niestety. I like my weapons like I like my coffee. Stałem się mega ważny. Widzicie, że tu było już wcześniej postaci, ale nikt nie potrafił zrobić tego co ja. Jestem mega ważną personą. Ej no, czyli nie tu? No to kurwa, no pokazywało tu. A może i skręcało? Nie wiem, jest późno jak nagrywam ten odcinek. Może już nie powinienem dalej nagrywać więcej odcinków teraz? Od razu? Więcej odcinków. Więcej. Gdzie jest Delgado? Pierdziele. A co tam jest? Dupy nie urywo. Amunicję zabieram. Kasiurka. A jest przytule. Mały napiwek. Wywiad z Uinfo. A, to jest ta babeczka, której dane do wywiadów dostarczamy. Dobra. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Takiego jak ja to jeszcze nie mieliście tu we flocie, co? Spike został budowany w statek, więc tak naprawdę nie było wyboru. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Dziękuję. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? How's it going? I already have two of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right.
That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Jennerdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Wierzę, że Jas ogarnie tę technologię tak, żeby działała. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. Mm. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. Rozumiem. Na pewno jakoś się dogadamy. No, no, no. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. We have dealt with more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Savage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. W Neonie bym musiał kupić sobie parę... Princess Legacy, and we cannot afford any screw-ups. Parę tych dragów, co oni tam sprzedają. Nie wiem, czy ja się mogę stąd wtepnąć od razu ogólnie, czy tak nie bardzo. Jakieś dwie miejscówki mi pokazuje, do których miałbym się udać. To jest tak, oczywiście do Neonu. Ale i tutaj też mi coś pokazywało. Uda się na OZK Vigilance. W tą stronę. A co to jest to OZK Vigilance? To nazwa statku chyba, nie? A, do tej babeczki. No tak, ona mnie musi odwieźć. Na paliwku zaoszczędzimy, to się za paliwo nie płaci. Akurat to jest dobre rozwiązanie. W No Man's Sky też można sobie tam ustawić, że nie będziecie jakby potrzebowali paliwa. Bo zbyt dużo czasu, uważam, trzeba poświęcać na gromadzenie tegoż towaru. I dużo nam to zabierze z frajdy. Miejsce pilota. Widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Udało mi się ukraść prototypowy statek z niezwykle tajnym modułem wojskowym. No, jestem z siebie dumny. Nie mogę tak powiedzieć. Nie mogę tak powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Ze względu na to, że troszeczkę naoszukiwałem w poprzednim odcinku, wiem. Nie powinienem był tego robić. I chyba nie będę tego więcej robił. Mam taką nadzieję. Postaram się dotrzymać takiego postanowienia. Jeżeli coś spieprzę, to po prostu to spieprzę. Lecę sobie oczywiście na Procyonę B, bo tam chyba jest to miasto, Neon. Widzimy się w następnym odcinku. No kurde, robi się tu ciekawie. Powiem, że to chyba jest ciekawsze niż, niż misje w ZK, ale to się jeszcze okaże, zobaczymy co będzie dalej. Trzymajcie się do nas, chociaż w ZK to zakończenie było turbo do dupcona. A, Vigilance to jest łysy. Łysy, no tak, do łysego się udaliśmy. To z łysym pogadamy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.